To jest pani Kasia, która jest wiceprezesem stowarzyszenia. Bardzo nam miło. Jedna z niewielu pań, które uczestniczą w rajdach katyńskich. Wszyscy mamy wstawiennictwa księdza Piotra Skargi, tak bardzo związanego
że mnie pierwiec nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was wyglądał jako swoje własne. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli nie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowali. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Oto
przypomniano kłamstwo Katynas. Odważnie też zostało nazwane to wydarzenie jako zbrodnia ludobójstwa. A niestety ciągle nie jest to uznane za zbrodnię. Decydent o tym nie przejdzie przez usta to określenie. I mówię o ich cierpieniu, o ofierze.
Ocalono jednak obraz Matki Bożej. Ocalono, ale Maria nas ocala. Więc dzisiaj modlimy się za tych, którzy się poświęcili, abyśmy mogli żyć. Modlimy się za naszą ojczyznę, aby danina krwi nie zmarnotrawiła. Modlimy się za naszą młodzież, aby wdzięczna uczyła się pamiętać. Matko Boża, Śnieżna Królowo Rodzin, dziś u Twoich stóp składamy tę naszą bolesną pamięć. Ty wiesz, że nie możemy zapomnieć. Pomóż nam wypełnić obowiązek pamięci. Amen. Z ufnością teraz zanieśmy naszą modlitwę do Boga. Pamiętajmy, gdy każdy z nas modli się do Boga, jako Polak zawsze reprezentuje swój naród. Prosząc o chlebę, bo chcemy położyć go jako fundament swojego życia, nie utrzymamy. Wtedy mamy zawołać otwarte kamienie i dostaniemy to, o co prosimy. Bo Bóg chce, abyśmy swój dom zbudowali na fundamencie stałym. Gdy więc modlimy się za Polskę, pamiętajmy, z nieba nie spadają na kolana, lecz spadają kamienie. Tak właśnie jest z modlitwą za ojczyznę. Zmartwychwstały Panie i Stwórco, daj nam łaskę zrozumienia tych słów. Ciebie prosimy, obejmując obolałym sercem tych, którzy zginęli na niemieckiej ziemi. Jedni zabici strzałem w tył głowy w kwietniu 1940. Drudzy, którzy lecieli oddać ten hołd, a odebrano na nich brutalny sposób 10 kwietnia 1910. I wpatrując się mówiącego nad śmiercią Chrystusa, ożywiajmy naszą wiarę w zmartwychwstanie i śmierć wypłodzowania. I miejmy nadzieję, że danina i krzyżna złożona na ołtarzu pamięci honoru narodowego przyniesie owoc w postaci zwycięstwa prawdy nad kłamstwem i dobra nad złem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. W jubileuszowym roku 400-lecia śmierci księdza Piotra Skargi pamiętajmy o błogosławionym Janie Pawle II i błogosławionym Jerzy Popiełuszczu oraz o księdzu Franciszku Krakuńskim, założycielu ruchu Światło Życia. Módlmy się za naszych kapłanów, a zwłaszcza opiekuna duchowego naszego przedsięwzięcia, księdza Mariana Boga, aby wzorując się na głębokiej wierze i żadnym patriotyzmie swoich poprzedników, byli dla nas mocnym duchowym wsparciem w obronie naszych symboli katolickich i narodowych, atakowanych dzisiaj przez organizacje, które chcą zniszczyć Kościół w Polsce. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojca Tadeusza Rydzyka i jego dzieła, Radio Maryja i Telewizja Trwania, aby przy naszym wsparciu i zaangażowaniu, a przede wszystkim dzięki opatrzności Bożej, odniósł zwycięstwo w walce z potężnymi siłami duchowych organizacji, które postawiły sobie za cel zniszczyć media katolickie w Polsce. Ciebie prosimy. Stojąc przed obliczem Najjaśniejszej Pani, Jarosławskiej Matki Bożej Śmiertnej, opiekunki rodzin, przedemnie 150-lecia cudownego ocalenia jej obrazu z pożaru kolegiaty i na dzień przed kolejną rocznicą zamachu
tracimy, ale jakże w trudnej historii Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich Polaków, a szczególnie za tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Módlmy się za każdego obywatela w naszej ojczyźnie, przede wszystkim za młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo to od nich zależą przyszłe losy ojczyzny. Módlmy się za nas samych, abyśmy poprzez swoje wstawiennictwo, zwycięska kolegialska Pani, otworzyli swoje serca na potrzeby bliźnich, którzy oczekują naszego wsparcia. Módlmy się również za Pana Andrzeja, szefa Solidarności Ziemi Przemyskiej, aby miłościwy Bóg obdarzał go jakże potrzebnym zdrowiem. Ciebie prosimy. Ty, Panie, jesteś naszą nadzieją i zbawieniem. Tobie chwała i cześć, który żyje i króluje na wieki wieków.
nawet pierwszego, patrzeć wokół siebie i doceniać te miejsca, które przez niego przechodzą. Relikt Katyński to nie tylko, albo może nie tyle, wybrała Otec Chrystus. Wybrała Otec Chrystus. Ze Skotem ma tyle wspólnego, że pamiętamy o czystości idei, rozmowa wysiłku, skupienia, ale również umiejętności oraz niesamowitej koncentracji. A przede wszystkim brat Katyński jest pielgrzymką. Pielgrzymką poprzez miejsca związane ze zbrodnią katyńską. Kiedy w 2001 roku po raz pierwszy oczywiście pojechali śladem miejsc związanych ze zbrodnią katyńską, w sumie chyba aż tak bardzo nie przewidywali, że rajd mocno pisze się w sercach ich myśli i to, że wielu z nas nie wyobraża sobie, że mogłoby w rajdzie nie uczestniczyć, tylko bardzo duże problemy, przeszkody mogą sprawić, że nie jedziemy. Ale pamiętać należy, że jedziemy do miejsc, które są związane z bardzo tragicznym wydarzeniem. Dlaczego tam jedziemy? Przede wszystkim dlatego, żeby oddać hołd tym, którzy tam zginęli. Ale również dlatego, żeby niszczyć pamięć. Pamięć w Rozdrowie Katyńskiej była wymazowana. Pamięć, która była zakłamywana. Pamięć, za które niesienie zarówno rodziny pomordowanych, jak i wielu ludzi, którzy chcieli o tym mówić, spotkały represje. Jeżeli ktoś powie, to nie jest takie straszne, nie móc zrealizować swoich planów życiowych, nie pójść, nie rozpocząć studiów na wymarzonej uczelni, nie podjąć wymarzonej pracy, do której się całe życie dotychczasowe przygotowywaliśmy. Ale to jednak są bardzo dotkliwe represje. A tutaj pojawiają się również więzienie, również wyroki skazujące na grzechy i różne takie bardzo niemiłe codzienne kary. Za to tylko, żeby nie mówić, jakie były losy męża, ojca, brata, syna. Dlatego uważamy, że najważniejsze jest to, żeby do tych miejsc docierać. A poza tym to taka dla nas lekcja historii. Bo jadąc do miejsc związanych ze zbrodnią katyńską, a takich miejsc, które wyznaczają rokrocznie trasę rajdu, jest dużo. To są te miejsca, gdzie dzisiaj powiemy, większość możemy powiedzieć, pogrzebano, pochowano ofiarę. Wówczas wrzucano do domów to kuropaty podmińskie, miejsce związane z tak zwaną listą ukraińską, przecież białoruską. To nie wiem, gdzie zwierzono zamordowanych w Kalinie jeńców z obozu specjalnego w Ostaszkowie. To Las Katyński, gdzie złożono zamordowanych w lesie katyńskim nad Dołem, w tak zwanej linii Nowakudy, także w lesie katyńskim lub w Smoleńsku jeńców z obozu specjalnego w Kozielsku. To również pierwsze chatki koło Charkowa, dzisiaj w Pogrębie Miasta, gdzie złożono ciała zamordowanych w Charkowie jeńców z obozu specjalnego w Starowiejsku. I wreszcie Bykownia pod Kijowem, gdzie leżą ofiary z tzw. listu ukraińskich.
okresy, jadąc przez tak wyglądy teren, docieramy do tych miejsc, które są związane z historią Rzeczypospolitej. Tych miejsc, które kształtują naszą pamięć o okresach Rzeczypospolitej. Od pola pod Kuszem, kamieniec Podolsk, Chocin, przecież również sam Słowisk. To również Flandry. I w tym wymiarze w sposób szczególny wpisują się w tę pamięć dwa miasta. Wilno i Lwów. Tam również jedziemy. Jeżeli ktoś próbuje przełożyć tę trasę na mapę, to pojawia się taki ogromny krąg, który albo zaczyna się w Wilnie, albo i wtedy kończy we Lwowie, albo przeciwną stronę. Tak rzeczywiście robią się ludzie. Raz zaczynają stopniować z rozpoczynania z walki, przekrojone są żołnierze w Warszawie, jedziemy jeden rok najpierw do Wilna, a drugi zaczynamy poprzez Lwów. Rokrocznie idziemy jeszcze w jedno miejsce. To miejsce, gdzie zapadamy decyzje. To miejsce, które również jest naznaczone krwią Polaków, między innymi ostatniego dowódcy Armii Krajowej, generała Ogińskiego, Niedźwiedzia. Tam mamy możliwość jedynie pomodlenia się na jego symbolicznym grobie, bo tak jak w innych miejscach, gdzie służby bezpieczeństwa, służby specjalne państwa komunistycznego mordowały patriotów, tak również tam takiego ciała zostało wrzucone do zbiorowej mogiły, która miała przybyć i umożliwić zapomnienie. Idzie na ogół między 80 a 100 osób. Kierujemy motocykliści, motocyklisty. Tak czy często jest tak, że nie tylko panowie kierują swoimi motocyklami, zresztą jest przekaz obecny na pewno wiceprezes Stowarzyszenia Zemdlowy Motocyklowy Rajon Katyński, pani Katarzyna Dorska, która przyjechała Rajon Katyński już razem cztery, uczestniczyła było cztery rajon w tym roku. Będzie jechała znacznie dłuższą trasą. W zeszłym roku pojechał po raz pierwszy z pamięci, łączący miejsca na wschodzie, na Gorodzie Wschodu, łączący Katyń z innymi miejscami. W zeszłym roku był tam z pamięci Katyń Kołuma. W tym roku Katyń Kazachstan. Kasia będzie jednym z tych motocyklistów, którzy tam właśnie pojadą. I będzie również uczestniczyła w 12. Międzynarodowym Motocyklowym Rajdzie Katyńskim. Wiadomo, motocykliści z wielu przyjeżdżają specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Kanady, ze wszystkich krajów europejskich. W większości Polacy, którzy tam mieszkają, którzy tam lub tam losy rzucili, ale nie tylko. Mówię o miejscu, natomiast na kresach są ludzie. Polacy. Polacy, którzy czekają na to, żeby do nich przyjechać. Czekają nawet krótki kontakt na to, żeby usłyszeć słowa w języku polskim, żeby móc w tym języku porozmawiać bez obawy, że zostanie się odrzucony. Bez obawy, że to będzie się wiązało z kolejnymi prześladowaniami, które ich przez lata całe dotykały. I niestety w niektórych miejscach dotykają lata. Gdyby prosto spróbować odpowiedzieć, co to takiego jest dla Katyńskiego, powtórzę jeszcze raz. Pielgrzym Katyński, jadący na kresy Rzeczypospolitej. Pielgrzymka, której szlak wyznaczają miejsca związane
dociera to do miejsc, w których również ginęły mieszkający tam Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Mając pod uwagę specyfikę Związku Sowieckiego, możemy mówić o udziałach całej narodowości. Takim bardzo charakterystycznym dla nas miejscem jest cmentarz w Mielnie, cały mogę w Mielnie. Jest polski cmentarz pamiętniający jeńców z Mostaszkowa. Ale obok jest wielki kamień i krzyż. Pamiętniający tych, którzy tam zostali zamordowani. I obok jest napis. Tutaj zamordowano nie mniej niż 20, nie więcej niż 250 tysięcy ludzi. Tak wygląda pamięć na wschodzie, gdzie wielu nie wie, gdzie zginęli ich najbliżsi, gdzie mają się udać. Zaznaczmy, że my wiemy, gdzie jedziemy. Spotykamy się również z dziećmi. Z dziećmi rosyjskimi, białoruskimi. Założymy tam, założymy książki, książki polskie dla Polaków, tak żeby coś w biblioteki trafiało, żeby zasiły. Również biblioteki szkół polskich. Wieziemy wszelkie dary, które wiążą się z potrzebami tam mieszkających. Ale wieziemy również zabawki, sprzęt sportowy. Ten sprzęt możemy przekazać dzieciakom z Rosji, dzieciakom z Ukrainy, z Białorusi. A one nam się zazwyczajają w przypadku, że uczą się specjalnie na nasz przyjazd polskich piosenek, pieśni, polskich pieśni patriotycznych, także polskie tańce. Tylko dlatego, że jest szansa, że raz w roku na kilkadziesiąt minut przyjedzie do praktykatyjski. To tak jak dzisiaj utrzymujemy w ziemi Jarosławskiej i przeżywamy niesamowite, wspaniałe spotkanie. Również to spotkanie praktykatyjskie. Dziękujemy za to bardzo. Z serca mam sobie zabrać, chcę przekazać, a zarazem zapraszam Was do po pierwsze, tego, żeby iść na kresy. Obok Lwów, Lwów jest Sankt-Peterburg. Ten, który jest zawsze wielki, wielką Rzeczypospolitą. To niedużo w sobie wysiłek, a człowiek wysiłek, żeby tam dotrzeć. Ale możemy wówczas dalej i dalej. I zapraszamy Was również, jak będziecie, znacie, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby przemieszczać się. Nie po to, żeby szaleć, nie po to, żeby szukać jakichś niesamowitych, ekstremalnych przeżyć, ale po to, żeby używać motocykla jako środka przemieszczania się. Zapraszam do udziału w razie motocykla. Myślę, że docieranie do miejsc, które są ważne. Mieszkanie pod namiotem, nawet jeżeli temperatura, tak jak w 2010 roku podróżna, jest bardzo wysoka, bo minus 4 w nocy, ale potem jedziemy do kolejnych miejsc, spotykamy się z kolejnymi ludźmi. Mamy dużo, bardzo dużo czasu na przemyślenie, rozmowy z samym sobą. Wbrew pozorom motocyklista, nawet ja to lubię, mam dużo czasu, żeby sam ze sobą. To też jest bardzo ważne. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy za tak wspaniałe przyjęcie, za tak wspaniałe gościnę. Chciałbym się powiedzieć, że się nie więcej, ale nie wyobrażam sobie, że to więcej jest myślę. Pani może zadać. To klaski dla Pana, dla Pana. Bezpośrednio po błogosławieństwie przejdziemy pod pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej, który znajduje się na początku naszego placu Księdza Piotra Skargi. Tam zostanie odmówiona modlitwa Księdza Piotra Skargi
powrót będzie odwiedzał krzyż, za krzyżem będzie sztandar Solidarności, następnie nasi harcerze, po harcerze przedstawiciel kraju i potem wszyscy my tutaj zgromadzeni. Niech to Wasze błogosławieństwo będzie się dobrało do pięknych was, tak bardzo potrzebny prawda wszystkim, byśmy dawali mi dzisiaj dobre świadectwo o Ojczyźnie. Niech to Boże błogosławieństwo prowadzi bezpiecznie po tych drogach naszej historii. Pan z nami. Przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku bracie i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencji wszystkich bohaterów, którzy życie złożyli w ofierze dla Ojczyzny, o jej wolność, z miłości do Ojczyzny. Módlmy się. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Chcemy Boga, Panno, święta, usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwiga święta, to nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, o naszym Królem, on nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, o naszym Królem, on nasz Pan. Obraz z ołtarza. Ołtarz się rozsypał,
alabastrowy ołtarz całkowicie został zniszczony, ale ocalał obraz. I dlatego jesteśmy tu dzisiaj, aby opatrzności Bożej podziękować za ten znak Jego łaski, za ten promień nadziei. Ktoś z Państwa, którego zapraszałem na to spotkanie, powiedział mi jakieś takie słowa. A to dzięki księdzu będziemy mogli obchodzić taką uroczystość. I wtedy zrozumiałem, że to nie dzięki mnie. Natomiast pojawiły się takie wydarzenia, dwa, które pozwoliły mi odkryć tę datę i to wydarzenie. Pierwsze z nich to rok 2009. Decyzją księdza arcybiskupa naszego metropolity otrzymaliśmy w darze na jeden dzień Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Nasza parafia została wybrana z całej archidiecezji jako ta, która miała ten krzyż przywitać i gościć w murach tej świątyni. Wraz z krzyżem przybyła do nas kopia Matki Bożej śmierci krzyż. I nic nie byłoby to takiego dziwnego, gdyby nie fakt, że ten krzyż witaliśmy z 12 na 13 maja. Wtedy to właśnie zdarzył się ten tragiczny dzień, noc spalenia kościoła i ocalenia obrazu. I właśnie to wydarzenie ukierunkowało mnie na zwrócenie uwagi na wydarzenie sprzed lat, że rzeczywiście nie wolno nam jakoś obojętnie przejść obok tej daty. I drugie wydarzenie z roku 2010. 4 sierpnia, w Wigilię Odpustu Matki Bożej Śnieżnej, zaplanowaliśmy o 20:00 nabożeństwo na Starym Cmentarzu w intencji wszystkich czcicieli Matki Bożej Śnieżnej. Okazało się, że właśnie w ten wieczór przyszła wielka burza. W kościele na mszy świętej o godzinie 18:00. Ale pomyślałem sobie, że być może nie do wszystkich dotarło to odwołanie. I poszedłem na cmentarz. I rzeczywiście grupa około 50 osób oczekiwała na zapowiedziane nabożeństwo, bo było już po burzy. I wtedy zatrzymaliśmy się przy grobie księdza Bronisława Fili i księdza Palickiego. Tam odmówiliśmy 10 różańca i poszliśmy do wcześniejszego grobowca, do grobowca księdza Antoniego Żelaznego. I tam okazało się, że na jego grobie leżał potężny konar, który zagrodził aleje, także nawet gdybyśmy chcieli iść dalej, nie moglibyśmy pójść. I to wydarzenie pozwoliło mi zwrócić uwagę, że ksiądz Antoni Żelazny chciał mi powiedzieć: zatrzymaj się nie tylko przy moim grobie, zatrzymaj się przy tym, co się wtedy wydarzyło, gdy byłem proboszczem. Zatrzymaj się przy tym zdarzeniu, jakim był pożar i
ocalenie obrazu. Gdy to wszystko tak rozważałem nie jeden raz, uznałem, że rzeczywiście to jest wielkie wydarzenie dla tej parafii, wielkie wydarzenie dla dziejów przeszłych i teraźniejszych. I dlatego, moi drodzy, jesteśmy tu dzisiaj. Obchodzimy tę rocznicę, 150. ocalenia obrazu. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać i cieszę się, że odpowiedzieliście tak licznie na zaproszenie. Odpowiedzieliście z miłości do tej, która jest z nami, która jest matką.